Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Bardzo dawno na naszym kanale nie było challenge. Żadnych challenge. Żadnego wyzwania, żadnej zabawy. Dzisiaj nagrywamy challenge. I jaki challenge? Challenge, zgadnij kim jestem. A po co to pytanie? Musiałeś sobie zadać pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. Tak. Dobra, dobra. Tak, to było zamierzone. Ja nakleję mojej mamie na czoło karteczkę z napisaną jakąś postacią. Fikcyjną albo prawdziwą, tak żeśmy się umówiły. I ona, nie widząc kim jest, będzie musiała powiedzieć kim jest. A ja będę musiała jej ułatwić sprawę, odpowiadając na... naprowadzając ją na lewy kierunek. Pytania. Na prawdziwy to. Każda z nas przygotowała sobie już wcześniej trzy postacie, fikcyjne albo prawdziwe. To co już powiedziałaś wcześniej. Tak. Ja już jestem w tym wieku, że mogę się powtarzać. Dobra. No tak. No i mam nadzieję, że zabawa będzie fajna. A, i musiałyśmy pamiętać o tym, żeby wyłączyć podgląd. Bo jakbyśmy miały podgląd włączony, no to byśmy widziały, co mamy na czole przyklejone i z zabawy byłyby nici. To co, ja, mogę ja tobie najpierw nakleić na czoło? No dobra. Będziesz zgadywać. Zamknij oczy, bo ja muszę swoją karteczkę wyciągnąć. Mam nadzieję, że się będzie trzymać. Trzymaj sobie i żeby to nie wypadło. Pokaż tylko, co tu pisze. Pokaż widzom, co pisze na karteczce. Nie chcą nam się karteczki trzymać, więc będziemy je same... O, jak ci spadnie, to będziesz widzieć. No to zadawaj pytania. Jest to postać telewizyjna? Nie. Nie. Czyli postać internetowa. Chociaż w telewizji bywała. Postać internetowa. Bardziej. Nagrywa filmiki na YouTubie? Nagrywa. Chłopak czy dziewczyna? Dziewczyna. Bardzo sławna? No tak pół na pół, no, no nie, nie wiem, czy oglądam jest sławna, ją? Czy nie. No czasami tak. Olciak? Nie. Ma długie włosy? Nie. Krótkie? Krótkie. Ty? Ja? Co na siebie? Ale skadłaś, kurczę, skadłaś! Nie wierzę, mama zrobiła samą siebie. A co, nie mogłam? O, super, tak, tak to trzymaj, tak! Tak! Postać fikcyjna czy prawdziwa? Prawdziwa. Prawdziwa. Dziewczyna czy chłopak? Chłopak. Prawdziwy chłopak. Czy znamy go z życia osobistego? Nie. Znaczy takiego... Nie. Czyli znamy go z telewizji? Tak. Jest młody czy stary? Młody. Młody. Gra w serialu? Nie. Młody chłopak, znamy go z telewizji i nie gra w serialu żadnym. Blondyn czy brunet? Ani to, ani to. Czyli co, łysy? Nie. No blondyn, brunet, no to co? Rudy? Nie. Są takie teraz różne kolorki na włosach, nie? Bardzo modny kolor teraz. Bardzo modny kolor teraz? Jezus, nie wiem, jaki jest taki modny kolor na włosach A wiesz, jaki kolor jest ma Banshee? Różowy? Nie, no co ty. A jakiś inny? Wcześniej. No. Ale ja go znam, ja tak, będę wiedziała, co to za postać. Oglądamy to razem. Oglądamy to razem. Siwy chłopak? Ale młody jest i siwy już jest? Zafarbował się, no! A sam się zafarbował, czy go zafarbowali? Go zafarbowali bardziej. To będzie z jakiegoś programu, ale że co, że jego zrobili na bóstwo? Nie oglądamy takich. Ale no w sumie trochę tak. Podreperowali go. To gdzie reperowali? W The Voice of Poland reperowali. On śpiewa? Nie. Nie? W Topodel. Mhm. Ale ja nie wiem, jak on się nazywa. Ja, wiesz, ja widzę twarz, ale ja nie wiem, jak on się nazywa. Totalnie nie wiem. Ja wiem, że on doszedł do finału Top Model. No. I na pewno będzie w najbliższym odcinku w poniedziałek, ale ja nie wiem, jak on się nazywa. Nie, nazwisko no, ostatnio coś mówiłaś, że on co, no, jest mura? Nie, coś mówił,
Ślinka. Coś mi się kojarzy. Kreślinka, jabłko. Jezus Maria. On ma jakieś takie dziwne nazwisko właśnie takie. Tak, tak. Nie, zupełnie z pierwszą literę chociaż, bo ja wiem, co to za pestka. Tak, pestka. No właśnie. Radek pestka. A Radek to chyba wiedziałam. Coś mi chodziło po głowie, że to Radek jest. Pytanie. Dziewczyna czy chłopak? Chłopak. Postać telewizyjna? No w telewizji też bywał. Czyli internetowa? Bardziej. Nie. Przystojny? Może kiedyś. Czyli teraz stary jest. Mhm. Tańczył? Nie. Z aktorem? No... O Boże, drogi. Nie wiem, jak mam ci na to pytanie odpowiedzieć. Tak albo nie. No nie! Nie jest aktorem? W sukience. Facet stary, tak jak w sukience. Tak jest. Ksiądz! Nie. Postać fikcyjna chodząca w sukience. Jest to stary dziadek. Czekam, ja czekam. Oglądała, to jest bajka, tak? Z bajki? Animowana czy nie? Nie. Czyli film. Tak. Film. Gandalf! Gandalf! No i zapytałaś się mnie, czy jest aktorem. No Gandalf nie jest aktorem. Gandalf jest czarodziejem. No i... Dobra. Postać fikcyjna czy prawdziwa? Prawdziwa. Prawdziwa. Dziewczyna czy chłopak? Kobieta. Kobieta. Czyli starsza od ciebie. Tak. A ode mnie? Też. Ode mnie starsza kobieta prawdziwa. Znamy ją osobiście? Ja z nią rozmawiałam. A ja nie? Nie. Czy jest to osoba sławna? Tak. I ty rozmawiałaś z jakąś sławną osobą? Tak. I ty rozmawiałaś, a ja nie? Tak. Ze sławną osobą? Tak! To gdzie ja byłam? Nie wiem. A to było dawno? Nie. Czy to było w tym roku? Tak. Czy tą postać znamy z telewizji? Tak. I ja z nią nie rozmawiałam? Nie. Ale dlaczego ty z nią rozmawiałaś, a ja nie? Wiem kto. Kto? Czy była u ciebie w szkole? Tak. Anna Maria Wesołowska. Kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Animowana czy nie? Animowana. Ale bywała też nieanimowana, czyli taka normalna. Stara czy młoda? Młoda. Młoda. Piękna? Piękna. Księżniczka? Tak. Ma męża? No, każda księżniczka już później ma męża. Kopciuszek? Kopciuszek, brawo! Dziewczyna czy chłopak? Kobieta. Kobieta. Młoda czy stara? Starsza. Ode mnie? No. Ode mnie starsza. Kobieta. Czy jest to w ogóle postać fikcyjna, czy prawdziwa? Prawdziwa. Prawdziwa. Znamy ją? Osobiście nie. Z telewizji? Tak. Starsza ode mnie z telewizji. Czy to jest aktorka? Nie. Piosenkarka? Nie. Ma krótkie włosy, czy długie? Średnie. Jasne, ciemne? Bardzo jasne. Czy jest kobietą piękną? Czy można określić ją jako piękną? No tak, nie bardzo. Nie bardzo. Gra w filmach? A znamy ją długo? No, dość. Czy ja ją lubię? Nie wiem, czy ją lubisz. A ty ją lubisz? Całkiem. I lubisz ją w telewizji? No. Ale ona nie jest aktorką, nie śpiewa piosenek. To nie. Co ona tam w tej telewizji robi? Jest dziennikarką? No nie, myśl dalej. Czy ma programy jakieś poradnikowe? Czy poradnikowe? Nie. Nie poradnikowe. I ty ją lubisz? Lubisz na nią patrzeć? Czy oglądamy ją razem? No, czasem zależy. Kiedyś tak, teraz raczej nie. Kiedyś oglądałyśmy ją razem. I ja już tak nie bardzo na nią patrzę. Bardziej ty. No nie, ja też już nie. Aha, ty też już nie patrzysz na nią. No. Czy to jest postać prawdziwa? Czy, no tak! Osoba, która istnieje realnie. I nie jest aktorką, jest w telewizji, nie śpiewa. No, żeś mi tutaj zapięła. Żeśmy oglądały jakiś program. Tak. I ona tam występowała. Ale ona była prowadzącą? Tak.
I myśmy oglądały jakiś program, który ona prowadziła. Czy ten program był na żywo, czy był nagrywany? Nie, nagrywany. Czy to był program o jedzeniu? Tak. Czy ona jest blondynką? Tak. Magda Gessler? Jezus Maria. Bezos. Ach, to było Boże, męczące. Prawie przegrałam, ale nie przegrałam jednak. Tak więc, kochani, jest to świetna zabawa. Dużo śmiechu, dużo radości. Zagrajcie w nią. Czyli challenge, remis. Po prostu miałyśmy fajną zabawę przy nagrywaniu tego odcinka. Możecie zagrać z mamą, z siostrą, z ciocią, z koleżanką. Ciemno już. Trzeba było lampę zapalić. Ciemno już. Musimy kończyć. Pa, pa, kochani. Bye. No, sorry. Co, musimy kończyć? Tak, musimy kończyć. No i co? Co ja mam teraz powiedzieć? Pa, pa, kochani. Pa, pa, kochani. Bye.